z Księgi Izajasza. Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel Twój, Jakubie, i Twórca Twój, o Izraelu. Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią Ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi Cię płomień. Albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg, Święty Izraela, Twój Zbawca. Daję Egipt jako Twój okup, Kusz i Sabę w zamian za Ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Przeto daję ludzi za Ciebie i narody za życie Twoje. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Moi drodzy, słuchajmy w sposób szczególny tych słów, zwłaszcza w pierwszej części, teraz tej części nabożeństwa. To pierwsze słowo, ono mówi, to są słowa od Boga, że Bóg Ciebie konkretnie kocha. Gdy podchodzisz do tej modlitwy, podchodź z taką pewnością, że niebo się nad Twoją głową otwiera i Bóg Ci mówi, kocham Ciebie. Mam dla Ciebie to, co najlepsze. Zaufaj mi. Yeah.
Ewangelii według świętego Mateusza. I oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Boże nasz Ojcze, gdy stajemy wobec Twojej miłości, widzimy równocześnie, że jesteśmy pogrążeni w grzechu. Nasz tak naprawdę jest grzech. Trudno nam się z niego wyrwać. To on nas od tej Twojej miłości oddziela. On nam przeszkadza, on nam zakrywa to całe błogosławieństwo, które masz dla nas. Błagamy Cię, Ojcze, aby Duch Święty nas o tym grzechu przekonał, abyśmy nigdy, nigdy przenigdy nie myśleli, że jesteśmy bez winy. Przychodzę dziś, serce me skruszone przyjąć. Kłaniam się przed świętym tronem Twym. Znoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. I uwielbiam Ciebie w duchu, i uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. Panie mój, przychodzę dziś, serce me skruszone przyjm, kłaniam się przed świętym tronem Twym. Znoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. I uwielbiam Ciebie w duchu, i uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, Panie mój, przychodzę dziś, serce me wzruszone przyjm. Kłaniam się przed świętym tronem Twym. Znoszę ręce moje wzwyż, miłość mą wyznaję Ci. I uwielbiam Ciebie w duchu, i uwielbiam w prawdzie Cię. Życie me oddaję Tobie, uświęć je. I uwielbiam Ciebie w duchu, i uwielbiam
Cię, życie me oddaję Tobie, uświęcie. Życie me oddaję Tobie, uświęcie. Życie me oddaję Tobie, uświęcie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionym odsyłał wolnymi, abym odwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Panie Jezu, teraz, w tej chwili, jesteśmy w tej synagodze, w której odczytałeś to proroctwo Izajasza. Teraz, w tym momencie, stoisz przed nami i zwinąłeś tą księgę, usiadłeś i patrzysz. Patrzysz na każdego z nas z miłością, bo na naszych oczach spełniło się wielkie proroctwo. Przyszedł na świat Zbawiciel. Przyjęliśmy Cię w Komunii Świętej. Jedyny Zbawicielu świata. Nasz grzech został pokonany. Szatan został pokonany, gdy Ty umarłeś na krzyżu, gdy Ty zmartwychwstałeś. Przymnóż nam wiary, abyśmy to słowo przyjęli jako prawdę. Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał. Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój, Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król, Tyś mój Król. Za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy. Thank you.
Pawła Apostoła do Rzymian. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia, któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owoce przeznaczone na rzeź, ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Panie nasz, Jezu, nasz Zbawicielu, Królu, zwycięzco śmierci, piekła i szatana, przychodzimy do Ciebie z ufnością. Stajemy przed Twoim najświętszym sercem, które zostało otwarte włócznią dla nas, dla naszego życia, abyśmy żyli, abyśmy już nie byli umarli. Chcemy Ci teraz wszyscy, każdy z nas indywidualnie powiedzieć, zaprosić Cię, Jezu, do naszego życia. Panie Jezu, wierzę, że Ty jesteś jedynym Zbawicielem, że bez Twojej śmierci ja nie mam życia. Wyznaję, że jestem człowiekiem grzesznym. Wyznaję, że wiele zła jest w moim życiu, wiele przyzwyczajenia do złych skłonności. Czasem się nawet usprawiedliwiam przed Tobą, że to trudne, że już się przyzwyczaiłem. Ale dziś chcę Ci powiedzieć, Panie Jezu, że jestem gotowy zerwać z tym wszystkim, jeżeli tylko zgodzisz się wejść i wypełnić całe moje życie. Zapraszam Cię, Jezu, do mojego życia. Bądź moim Panem. Bądź Panem każdego mojego dnia, każdej mojej nocy, każdej godziny, w pracy, w domu, przy spotkaniach z bliskimi. Jezu, bądź moim Panem. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi i drzwi otworzy,
Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Panie Jezu, gdy oddaliśmy Ci nasze życie, oddałem Tobie moje życie. Nie chcę nic sobie zostawiać. Jeszcze raz Cię proszę, abyś przyszedł i teraz, od dziś, przez wszystkie kolejne dni zajmował Tobie należne miejsce, abyś zasiadał na tronie mojego życia, abyś był w każdej sytuacji mojego życia. Niech Duch Święty przypomina mi o tym, że jestem Bożym dzieckiem, Bożym dziedzicem i że mam niezwykłą godność, która właśnie z tego faktu wynika. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Ciebie pragnie dusza moja, suchej ziemi pragnę Cię. Ciebie pragnie dusza moja, słuchaj ziemi, pragnę Cię. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Przyjdź i zajmij miejsce swe na tronie naszych serc. Przyjdź i zajmij miejsce swe. Ciebie pragnie dusza moja, słuchaj ziemi, pragnę Cię. Soon.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Maryjo, Matko naszych wątpliwości, prosimy Cię, abyś tak się teraz łagodnie do nas uśmiechnęła, ze zrozumieniem, że przecież na co dzień nasz świat raczej nie jest pełen cudów, raczej więcej w nim choroby, trudu, nieznośnych ludzi dookoła. Maryjo, Matko naszych wątpliwości, uproś nam Ducha Świętego, uproś Ducha Świętego Twojego oblubieńca i razem z Nim w naszych sercach niech dzięki Wam rodzi się Jezus. Się Mirja, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo wstaje się. Miriam, Tyś jest bramą do nieba, moim niebem jest Twój Syn. Weź mnie do swego łona, bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje się. Gdybym umarł, Jezus żyłby we mnie. Gdybym umarł, odpocząłby. Przyspiesz, przyspiesz. Moją śmierć pragnę umrzeć, aby żyć. Pomódl się, Miriam, aby Twój Syn żył we mnie. Pomódl się, by Jezus we mnie żył. Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś, niebo staje.